Dzień dobry. Piąty dzień dzisiaj budowy konstrukcji drewnianej naszego domku Strawbale. I tu mamy takie rzeczy dzisiaj. Proszę, sprzątanko albo wylegiwanko tu. I teraz tak, cóż było dziś zrobione? Zanim jeszcze przyjechaliśmy, to przestawiono te supy, co mówiłem, że były tu źle, bo stał tu, a teraz stoi tutaj, to wszystkie cztery przestawione. Zrobiliśmy zastrzały takie według projektu, albo nawet takie trochę dłuższe pomiędzy dwiema, właściwie no, spinające trzy słupy jakby, a nie dwa. I co dalej, co tu dalej było, pani? Aha, najważniejsza sprawa, belki stropowe dzisiaj były zakładane. Jeszcze nie wszystkie, bo tutaj nie ma tej środkowej ściany, nie działowej, tylko nośnej. I nie zakładaliśmy jej dzisiaj, bo byłoby bardzo ciężko te bele wrzucać. Stropowe, bele stropu. I żeby zrobić tutaj pozostałe, to musimy już mieć tę ściankę, jutro będzie robiona, bo tutaj są takie krótsze, będą schody, więc nie wszystko jeszcze jest zrobione, ale z belkami też dobre jaja, bo wszyscy tak nam tu mówią, że jakbyśmy normalnie jakiś most budowali, takie przekroje tego drewna, no ja tutaj jakby nie udzielałem się w tym, żeby mówić, jakie mają być, bo aż się tak nie znam, to już było projektowane tam przez architekta, konstruktora, konsultowane. No spore są, ja już nie pamiętam, one chyba mają ze 12 cm szerokości. Tu i tu chyba z 20 czy 22 nawet. Także no nie wiem, jak tam wy sądzicie, ale nam to wszyscy mówią, że trochę za duże. Alarm jest, kotek. Dziecko nam się obudziło, chyba niezadowolone z przebiegu budowy. Ojojoj, weź się na chwilkę przejmij, to ja dogram jeszcze. No i były takie plany, że tak, najpierw miał być dźwig, bo nie uniesiemy, była mowa, dźwigu nie za bardzo można było załatwić, no to ze dwóch przynajmniej jeszcze pomocników do nas, nas było czterech, to jeszcze ze dwóch, żeby było. W końcu później, że a no dobra, może jeden wystarczy. No i tam z kolegą rozmawialiśmy, jeśli ogląda, to pozdrawiam. On już tam wie, że to z nim, żeby nam pomógł i mieliśmy to robić jutro, ale dziś żeśmy się zaparli i dzięki temu, że nie ma tej ścianki jeszcze nośnej tutaj, to mogliśmy, ułożyliśmy sobie te belki stropowe i po prostu jedną żeśmy podnieśli, zawinęliśmy na oczep, na belki oczepu, a potem drugą tu, cyk na górę i przewróciliśmy na bok, żeby weszło, bo tu są takie wcięcia porobione, takie zameczki ciesielskie, chyba się to zwie. No jeszcze tu będzie, mówię, no łapane na coś niecoś, ale też chyba mądra rzecz, żeby te belki stropowe łapać przy słupach i je dokręcać. One są jeszcze chyba niepodokręcane na tę chwilę, ale będą jeszcze łapane na wkręty ciesielskie, takie solidne, więc będzie to wszystko tak tutaj w pionie, w tych najbardziej nośnych miejscach, że właśnie mamy tu, a nie na środku gdzieś, mniej więcej podobne te wszystkie odległości. Zobaczymy, jak my będziemy jeszcze to sobie to później wykańczać, ale na tyle nam się jakby te belki tu podobają, że chyba zostawimy je widoczne i nie będziemy robić takich podwieszanych jakichś tam sufitów, tylko sobie powyżej, gdzieś tam w połowie może zrobimy jakieś podbitki. No nie wiem, generalnie dzisiaj te belki powstawiane, no trochę ich było. Tu mamy 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, chyba 14 tych belek było powrzucanych, także trochę roboty, ale w sumie żeśmy to w cztery osoby byli w stanie wrzucić na górę. Jutro zabieramy się za ściankę tutaj właśnie
też nośną, ale mówię, to baliśmy się, że raz, że bardzo by przeszkadzała przy wrzucaniu tych belek, trzeba by było gdzieś je tam wsuwać, a dwa, że no, trzeba by było jakoś ją ustabilizować jeszcze, żeby przy tym wrzucaniu się po prostu nie przewracała. Także tu już jest przyszykowana ta, ona jest trochę krzywa, więc mamy odciąć z niej kawałek i dołożyć do niej drugą belkę, która tutaj się zepną razem i będą stanowić taką ładniejszą dekorację, jeśli zostałoby to w środku no, po prostu widoczne. Takie kilka jeszcze takich, jak to mówią, tu odkosów, czy coś z desek porobione, żeby dom w razie czego jeszcze się nie gibał, chociaż, znaczy w środku tak głównie porobione, bo skrajne części domu mają już te zastrzały, właśnie tutaj takie porobiliśmy, porządne. One mogłyby być jeszcze właściwie nie tak jak jest tu, cyk, tylko jeszcze do tego słupa, ale tylko jeden taki zastrzał jest zrobiony, bo stwierdziliśmy, że może jeszcze później się, jak zostanie nam drewna, bo już sami też nie wiemy jak to tam dobrze było policzone, to może jeszcze jakoś pod oknami zrobimy takie rzeczy, zobaczymy. Generalnie tyle na dzisiaj do przekazania. Belki ciężkie jak diabli, ale dało się to zrobić bez jakby dodatkowych kosztów dźwigu i dodatkowych kosztów do pomocy ludzi. Udało się w 4 osoby to wszystko ogarnąć. No i chyba tyle. Nie wiem, czy tak jeszcze się zastanawiam, bo na szybko zacząłem nagrywać, ale wydaje mi się, że to wszystko trochę trzeba czasem sprzątać. Już drugi raz taką gruntowne robimy porządki, bo jednak tych ścinek takich małych, plączących się pod nogami troszeczkę jest i warto sobie to od czasu do czasu posprzątać. No i już, no i nie będę więcej gitary zawracał. Najwyżej odcinek będzie wreszcie jakiś krótki. Jutro dalej do roboty, miejmy nadzieję, tylko że pogoda będzie dobra. Także już coś tam widać. Nie chcę mi się włazić na górę, dopiero jak będą deski, to wlezę i tam wam pokażę, jak to z góry wygląda, bo na razie to jeszcze człowiek niezwyczajny taki do pracy na wysokościach. Dzisiaj raz tam wlazłem, żeby zrobić zdjęcie, to już się zacząłem gibać. I nie będę ryzykował, zmęczony, że coś tam się nie uda i spadnę. Ale teraz spadam. Pa, pa.